19 lat w zespole, Darek Olszewski! Czerwono-gitarowy weteran, 22 lata w kapeli, Mieczysław Wandałowski! Czerwono-gitarowy 20-latek, Ary Wiśniewski! I wreszcie ten, który mieszka w Łodzi, nazywa się Marek Jabłoński. Na czym gra, to widać, i na tym instrumencie nagrał 3 solowe płyty. A jeszcze raz powtórzę nazwisko: Marek Jabłoński! Swoje nazwisko powiedziałem Państwu na początku, może tylko jako perkusista powiem Wam, skąd się perkusiści biorą. Otóż normalne dzieci przynosi bocian, a perkusistów dzięcioł. Dzisiaj, a Jarek jeszcze, bo gra tak coś ładnego. No, dzisiaj o perkusistach więcej już nie będzie, natomiast będzie ta piosenka. Płonął góry, płonął lasy, w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia, słońce toczy się. Płonął góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoich słów. I rzuć między dziękujemy. W naszej historii estradowej miało miejsce parę tak zwanych typów koncertu, między innymi koncert tak zwany normalny, koncert symfoniczny, koncert z kwartetem smyczkowym tylko, koncert kolęd i koncert składający się z piosenek Krzysztofa Klęczona. Posłuchajcie Państwo paru piosenek z tego właśnie ostatniego koncertu, a rozpoczniemy od piosenki, którą nie boję się tutaj użyć określenia, piosenka kultowa, laureatka pierwszej nagrody na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I niech wykonanie tej piosenki będzie naszym ukłonem w kierunku tych wszystkich, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Muzyka Janusz Kondratowicz,
Muzyka Krzysztof Klęczon, słowo Jarosław Kondratowicz, Biały Krzyż. Koncertu to jedna z najpiękniejszych ballad Krzysztofa Klęczona. No, przepraszam, moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ballad Krzysztofa. I choć ballada to w środkowej swojej części ma znacznie przyspieszone tempo. Jak dojdziemy do tego momentu, a Państwo by podchwycili rytm tej piosenki, to byłoby fantastycznie. Jesień idzie przez park. Do wiatru.
swe. Popatrz, marza jak biały kwiat zima. Idzie ku mnie przez par. Szybko mnie wiosna i żar. Lato i wakacje i park, w którym znajdę cienie wśród drzew. Dzięki wam piękne, dzięki serdeczne. Krzysztof, chociaż urodził się w Kultusku, to dużą część swego młodzieńczego żywota spędził na Mazurach. Tam zresztą mieszkał, tam chodził do szkoły i to chyba zarezonowało właśnie w następnej jego twórczości. Między innymi w piosence o tytule Tam, gdzie woda i las. Wracać już dziś.
jeden poranny zwija się jak na myśl. Biegnie serce na szczyt, ponad grań, ponad mły, zwija się bardzo wam dziękujemy. Piosenka czwarta może najmniej popularna z tej całej czwórki, ale ze względu na to, że ma takiej po każdej zwrotce bardzo charakterystyczny zaśpiew, znalazła się w naszym repertuarze. Rok z kapryśną dziewczyną. Raz, dwa, kapryśną dziewczyną. Kończąc jak gdyby sekwencję Krzysztofa Klęczona, zaśpiewamy piosenkę, którą Krzysztof debiutował na polskich scenach muzycznych, a miało to miejsce na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Ta piosenka najczęściej, a właściwie niemalże zawsze, dedykowana jest najmłodszemu pokoleniu, no ale tu parę szprotek w pierwszym rzędzie jest również, ale ja myślę, że dorośli też ją sobie chętnie przypomną. Raz uciekły z pozłacanej klatki, oś to schowali za cztery małe trusowe niedźwiadki. Jeden łukał, wracać chciał do ciemnego lasu. Wejście ba! Yeah.
Super. To teraz absolutna zmiana nastroju. Piosenka bardzo wolna, bardzo instrumentalna i chyba bardzo popularna, czego myślę, że Państwo dacie wyraz, śpiewając ją na samym jej końcu. Raz i dwa i trzy i pięć. Fantastycznego śpiewania. Muszę wam powiedzieć, że jesteście jedną z najczyściej śpiewających publiczności w Polsce. Czerwone gitary miały olbrzymie szczęście do kompozytorów i do znakomitych autorów tekstów. Biały Krzyż, Janusz Kondratowicz, Anna Maria, Krzysztof Dzikowski i wreszcie piosenka, do której tekst napisała jedna pani. Ale pani jakże fantastyczna, jakże znakomita. Agnieszka Osiecka. Nie tulony w piersi żal, bo za jedną siną dam druga dal. Niesłoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy nas, więc po drodze
Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Już wiem. Jest w naszym repertuarze piosenka, do której wstęp zaczyna się na fortepianie. No ale ponieważ my nie jesteśmy czerwone fortepiany, tylko czerwone gitary, w związku z tym Marek przełożył ten wstęp na 6 strun. Możemy mówić się związką, od lat 18. Świat się śmieje.
Jesteście fantastyczni. Dzięki, dzięki wam. Piękne. No to były piosenki, które znacie lepiej, gorzej. No, znacie. Teraz będzie parę chwil z naszym nowym materiałem, a rozpoczniemy od piosenki z roku 2010, która to właśnie w roku 2010 stała się piosenką roku. Muzykę do niej napisał Marek Jesieniński, natomiast pierwszy tekst w swoim życiu właśnie do tej piosenki napisał nasz gitarzysta basowy Ale Wiśniewski. A tytuł tej piosenki to Lecz tylko na chwilę. Że może było, choć to i małe pragnienie. Czasem znikałem, do dziś ciekawym, do tego tobie mówiłem. Zabiorę ci tam, gdzie chcesz, na jawie we śnie. Ty wiesz, zabiorę ci tam, gdzie chcesz, lecz tym była chwilę. Z pełnym tych słów, oddech, ty znikniesz jak sen. A ja zostanę znów sam, znów sam, lecz tym była chwilę. Wiele ulic jesteś ode mnie, tak wiele swoich żyć, ale dni płyną szybko, jak z drugim wspomnień, a ty na jedną chwilę się drąbię. Zabrał ci tam, gdzie chcesz, na jawie we śnie. Ty wiesz, bym zabrał ci tam, gdzie chcesz, lecz tylko na chwilę. Z egiem tych słów, oddech, ty znikniesz jak sen. A ja zostanę znów sam, znów sam, lecz tylko na chwilę. Znów sam, lecz tylko na chwilę.
miejsca, lecz tylko na chwilę. Lecz tylko na chwilę, piosenka roku 2010. Nagraliśmy ostatnio m.in. album Czerwone Gitary, OK? Album dwupłytowy, na krążku pierwszym 12 nowych piosenek, na krążku drugim 12 naszych tak zwanych złotych przebojów i 12 podkładów muzycznych do tych przebojów, a to po to, abyście sobie mogli Państwo przy każdej okazji z czerwonymi gitarami pośpiewać. Natomiast ten album promowała piosenka, do której tym razem muzykę napisał Ale Liśniewski. Tytuł piosenki to Senny Szept. I raz, dwa, trzy! Album OK i parę dziesiąt milionów odsłon na YouTube. No dawno nam Dareczek nie śpiewa. To może teraz piosenka z płyty Czerwone Gitary jeszcze raz, a zatytułowana I tak jak wtedy.
Kochani, cóż to za przyjemność otrzymać tak piękne brawa. Serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Chciałbym tutaj przedstawić autora, bo tak się składa, że jest tutaj dzisiaj z nami, autora tejże piosenki, natomiast zanim to zrobię, chciałbym tylko krótko dodać, że jest to osoba, która w przeciągu 50, właściwie już za moment 57 lat, nie opuściła ani jednego koncertu zespołu Czerwone Gitary. Drodzy Państwo, nasz kolega, nasz mentor, Jerzy Skrzypce, to ogromne brawa! Polski Ringo Starr, kochani, brawo, brawa, 57 lat! Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję pięknie za te oklaski. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że na początku koncertu mówiłem, a ten 20 lat w zespole, ten 22 lata, ten 19, to jest prawie połowa historii zespołu Czerwone Gitary. I gdyby nie ci młodzi ludzie, nie byłoby dzisiejszego koncertu, nie byłoby oklasków dla mnie i dlatego bardzo serdecznie im za to podziękujcie. No to w takim razie pytanie do Was odnośnie następnej piosenki. Czy wystartujecie z nami? Tak! No to uwaga, liczymy od 5 do 1. My 5, wy 5, my 4, wy 4 i tak dalej. 5, 4, 3, 2, 1. Nie zadzielę nosa. Dziękuję. A jeszcze jedna informacja, o której zapomniałem. Mówiąc o naszych płytach, o OK-u, o Czerwonej Gitarze, jeszcze raz nie zapomniałem Wam powiedzieć, że po koncercie po mojej prawej, Wasze lewe ręce będzie otwarte, otworzone, odpowiednie wybierz, nasze stoisko, na którym będą Wasze materiały. Będzie nam bardzo miło, jeżeli się tam zjawicie, a my po koncercie przyjdziemy i na zakupionych materiałach złożymy nasze podpisy. No to w takim razie dokończcie za mną ten tytuł. 10 skali! Raz, dwa, trzy! To jest za nas, zachodni
teraz chcesz mnie. Tak cierpiałem, powiedz mi, dlaczego nie chcesz. Ja dla ciebie byłem gotów i robić nic jest bez kali. Trzeci refren tej piosenki zaśpiewacie sami.
pozwólcie, że bardzo podziękuję tym, którzy zaprosili nas na dzisiejsze spotkanie z wami. Wam podziękuję za to, że tu jesteście i tak fantastycznie przyjęliście nasz dzisiejszy program. Chcę też podziękować całej ekipie technicznej, bo bez nich ten koncert by się po prostu nie odbył. I dziękując tym wszystkim, których wymieniłem, proponuję trzykrotne hip hip! Hip hip! Hip hip! Zaśpiewacie z nami? Jesteście gotowi? No to i... będzie 57 podejście. Słuchajcie, jeżeli są wśród was przyszli maturzyści albo w waszym środowisku gdzieś są, to jak wrócicie do domu, powiedzcie, żeby nie brali z nas przykładu. Ale w piosence niech już tak zostanie. I... jeszcze jedną piosenkę. A więc zapraszamy wszystkich, ale to wszystkich, do walca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będzie czas, ryb naszych serc, a każdą skrzydła.
Kolera wam życzymy, wszystkiego dobrego, a sobie życzymy, abyśmy się spotkali z wami jak najprędzej. Dzięki wam piękne, dobrej nocy, wszystkiego najlepszego. Zapraszamy na stoisko. Dzięki.